Szczęść Boże, coś wam powiem. Miejcie wiarę w Boga, mówi Jezus. No mamy, wierzymy, że jest. Ale często na tym kończy się świadomość wielu ludzi. Nie ma pogłębienia wiedzy, nie ma relacji, wszystko jest takie powierzchowne. Kiedy słowa Jezusa zestawione są z oczyszczeniem świątyni, ukazuje się obraz dzisiejszej społeczności, której nie ma różnicy pomiędzy profaną a sakrą. Przejście z ulicy do świątyni niczego nie zmienia ani w zachowaniu, ani w postawie. Kontynuuje się rozmowy. Guma do rzucia jest ciągle miętolona w ustach. Pisanie SMS-ów czy przeglądanie Face'a trwa w najlepsze. Po prostu nie zauważa się, że w tym domu Bożym kto inny jest gospodarzem i do czego innego zaprasza. Dalej Jezus mówi, mój dom ma być domem modlitwy, a wy uczyniliście z niego jaskinię zbójców. Ta powierzchowność objawia się w niedbałości o symbole, które wykonujemy. Jak przeżegnanie się, klękanie na dwa kolana zamiast kucania, przyklęknięcie, a nie przysiad. Nawet siedzenie w ławce powinno różnić się od tego, co możemy praktykować w kawiarni czy na kanapie. Gdy zwraca się uwagę o poprawność, to usłyszy się zarzut oczepialstwo. Czyż nie wynika to z braku wiary? Bo gdyby wierzono, że Bóg nie jest ozdobą, ale kimś realnym, to postępowano by inaczej. Mamy społeczeństwo ochrzczonych, niewierzących, mających dostęp do wielu łask, ale nie potrafiących z nich skorzystać. I to nie jest najgorsze, że oni nie wiedzą o swoich możliwościach, ale to, że nawet nie chcą z nich skorzystać. A później wielkie zdziwienie, że modlitwa nie działa. Wiem, że potrzeba modlitwy może być uzasadniona potrzebą ludzką. Mam problem, nie widzę rozwiązania, to wołam do Boga, bo sam Jezus przecież powiedział, o cokolwiek prosicie w modlitwie, stanie się wam. Tyle, że tam jest kolejna część zdania, tylko wierzcie, że otrzymacie. Bóg niewierzącym daje znaki, by się opamiętali i weszli na właściwą drogę. On nie jest studnią życzeń. I kolejny warunek stawia Jezus, by modląc się nie mieć nikogo w nienawiści. Jeśli nie potrafimy przebaczyć, jak możemy prosić o przebaczenie dla nas? O błogosławieństwo, kiedy sami nie błogosławimy? Miejcie wiarę w Boga. Nie jest mantrą, którą powtarza Jezus do znudzenia. On wypowiada te słowa, bo wie, że bez wiary uschniemy jak to drzewo figowe, na którym nie znalazł owocu. Ktoś powie, ale to nie była pora na owocowanie fig. Owszem, ale czy Jezus nie mógłby powiedzieć, by figi stały się faktem? On dostrzegł, że drzewo nawet nie chciało wydawać owoców, bo ono tylko stało i chciało ładnie wyglądać. Być statystą wśród innych drzew. Takich statystów mamy całe mnóstwo. Lecz dopóki w nich nie będzie wiary, nie wydadzą owoców, choćby cierpkich jagód. Nasz stan duszy jest często powodem smutku Jezusa. Dlatego On tak pragnie wszystko oczyścić, by znów było w nas życie, by były owoce. Dlatego Jezus wziął krzyż i na tym krzyżu przybił wraz ze swoim ciałem grzech. Jego drogocenna krew oczyściła nas. Jeśli nie pozwolę Mu wejść i dokonać oczyszczenia mojej duszy i ciała, jeśli nie nawrócę się, to nie wejdę do Królestwa Bożego. Jezus wyrzekł Słowo i stało się to, co się stało. Słowo Jezusa ma moc sprawczą, ale gdy nie mam wiary w moc tego Słowa, to nie dosięgnę kochającej dłoni Ojca, który prowadzi mnie pewnie przez życie do wieczności. Z Panem Bogiem.